Przy jednej z ulicy w Zabrzu rosną duże klony. Wkrótce kilkadziesiąt drzew ma zostać wyciętych, a miasto zastąpi je dużo mniejszymi. Powodem jest planowany remont drogi. Nie wszyscy zgadzają się z tą decyzją i uważają, że inwestycja drogowa nie powinna być realizowana kosztem zieleni. Łukasz Kądziołka. Te duże i rosnące tu od co najmniej kilkudziesięciu lat klony mogą wkrótce zniknąć, co oczywiście nie wszystkim się podoba. Drzewa to wiadomo, to jest powietrze świeże. Drzewa chronią człowieka, chroni przed upałami. Jak zapewniają urzędnicy, oni też to wiedzą, ale wycinka jest konieczna ze względu na planowany remont drogi. Ulica 11 listopada będzie miała nową nawierzchnię. Około 5 milionów złotych to nie jedyny koszt tej inwestycji. Pochłonie ona także drzewa. Łącznie ma ich zostać wyciętych kilkadziesiąt. Powodem jest to, że znajdują się zbyt blisko jezdni. W Zabrzu wycinamy tylko te drzewa, które są niezbędne do wycięcia z powodu inwestycji. I tak właśnie z ulicy 11 listopada. Planujemy wysiąść 53 drzewa, z czego 28 to drzewa chore w złym stanie, które obumierają, a 25 drzew po prostu kolidują z remontem drogi. Zdaniem urzędników, gdyby drzewa zachowano, to po wymianie nawierzchni jezdni i chodników korzenie mogłyby je uszkadzać. Nie zgadza się z tym jeden z radnych. Niestety nie jest to rozwiązanie problemu z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ oni stracą stary drzewostan, który chroni ich przed hałasem, przed światłem, przed zanieczyszczeniami. Poza tym radny obawia się, że wycięcie drzew połączone z wymianą nawierzchni może sprawić, że kierowcy będą jeździć jeszcze szybciej. To kolejny kontrargument przeciwko wycince. Ta droga po wybudowaniu nowego łącznika między Mikulczycami a centrum Zabrza będzie miała charakter, powinna mieć charakter bardziej osiedlowy. To nie może być autostrada. Zarząd Dróg Miejskich czeka jeszcze na decyzję marszałka w sprawie wycinki i niebawem ogłosi przetarg na wybór wykonawcy prac. ZDM deklaruje również, że na ulicy 11 listopada nasadzi co najmniej tyle samo śliw, co wyciętych zostanie klonów. Tyle, że dalej od jezdni. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powinna się rozpocząć w najbliższym czasie, jeśli miasto chce, żeby remont zakończył się zgodnie z planem, czyli w lipcu przyszłego roku. Tymczasem mieszkańcy nie chcą odpuszczać. Powstała petycja, pod którą niebawem zaczną zbierać podpisy.